Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. I tak oto dotykamy, drodzy Państwo, sedna naszego spotkania. Tego listopadowego, popołudniowego, zmierzającego ku wieczorowi, ku koncertowi z muzyką na szczególnych wibracjach i częstotliwości szczególnej. Ale zanim to się stanie, pozwólcie, że zaproszę tutaj ludzi, którzy chcą powiedzieć wam dobre słowo. Chcą podzielić się dobrym słowem. I to dobre słowo niech wybrzmiewa, kochani. Zapraszam serdecznie panią Ewę Łukaszek-Gwóźdź. Zapraszam panią Katarzynę Jarosz. Panią Klaudię Cwajnę. Pana Andrzeja Kawkę. Cóż za wspaniała sytuacja, że wreszcie dominują panie. Wiecie państwo, trzech panów i stolik. Klasyczny program publicystyczny w najrozmaitszych telewizjach. Ale to nie jest telewizja, to jest filharmonia. Drodzy państwo, oto nasi goście drugiej już dzisiaj rozmowy panelowej. Rozmowy o zdrowiu, o dobrych wibracjach, o pięknie i tym wszystkim, co powinno nas łączyć, co chcemy, by nas łączyło. I nie musimy się spodziewać tu żadnych recept. A, pan Zdzisław Oszczęda, Matko Boska. Panie drogi mistrzu od wibracji wody. Tak, tak, tak. Tak jakoś ta przewaga kobiet mi doskwiera. Równowaga też jest przewagą. Bardzo pana przepraszam i najmocniej serdecznie zapraszam do naszej rozmowy. Może rzeczywiście powinniśmy bardziej myśleć o równowadze, a nie o kompleksach i intuicjach, które nam ciążą. Ale wracam do zasadniczego wątku. O wodzie będzie, bo to jest absolutny mistrz wibracji wody, które są podstawą zdrowia człowieka. I na pewno do tego za moment dotrzemy, ale zanim to się stanie, chciałbym oddać jednak pierwszeństwo paniom, czyli zapytać o wibracje. No to mnie zaskoczyło, muszę powiedzieć pani doktor, bo pasożyty to jest słowo wieloznaczne, bardzo dosłowne. Boimy się ich często. Często metaforyczne. No właśnie. Ale prawdopodobnie za chwilę się dowiemy o tym. Wykorzystanie wibracji w diagnozowaniu i zwalczaniu tych pasożytów to jest coś bardzo oczywistego, konkretnego, możliwego do uzyskania. Czy się mylę? Nie. Powiem kolokwialnie. Jest to metoda znana już od XIX wieku. To nie jest nic nowego. Już pan doktor Royal Rife w 30-40 latach XX wieku wymyślił urządzenie, które było nazywane promieniem Rife'a, dzięki któremu zwalczał właśnie pasożyty w organizmie ludzkim. Bakterie, wirusy, przywry, tasiemce i tak dalej. Więc wiedza nie jest nowa, wiedza jest po prostu, powiedziałabym, rozpowszechniana i urządzenia do tego są po prostu coraz bardziej doskonalone.
No i możemy je wykorzystywać. Oczywiście medycyna konwencjonalna wcale tym nie jest zainteresowana, bo choroby pasożytnicze należą do chorób zakaźnych i to bardzo zakaźnych. My nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak bardzo pasożyty przewyższają ilością wirusy i bakterie, jeżeli chodzi o ilości zachorowań. Natomiast w Polsce w 2009 roku wszystkie choroby pasożytnicze znikły z listy chorób zakaźnych. A dlaczego tak się stało? No bo ktoś, kto, że tak powiem, tym zawiaduje, doszedł do wniosku, że to nie są choroby zakaźne, że tym się nie można zarazić. No więc nie ma, w związku z tym też nie ma, myślę, środków na leczenie tychże chorób pasożytniczych. One są znane, tak kojarzone głównie przez lekarzy również, głównie z dziećmi, gdzie słyszymy o tam owsicy, wszawicy w przedszkolach i tak dalej i w zasadzie wiedza na ten temat się kończy, tak jakby dorosły człowiek nie mógł być zarażony żadnym pasożytem. Bo zainteresowałem się jeszcze tym, co pani powiedziała, jako wykorzystywaniu wibracji do zwalczania pasożytów. Jak możemy to pani zdaniem realizować? No, bardzo prosto. Trzeba udać się do miejsca, gdzie istnieje urządzenie, które wykorzystuje właśnie te wibracje, czyli częstotliwości. Dlatego może zacznę jeszcze w ten sposób, że każda nasza komórka, każdy nasz narząd działa na określonych częstotliwościach, określonych wibracjach. Tak samo te pasożyty, wirusy, bakterie, tasiemce, przywry i tam wszystkie inne, które pierwotniaki, które mamy w sobie, też wytwarzają jakąś częstotliwość. Należy użyć takiej częstotliwości, żeby one po prostu nie przeżyły, żeby je zabić. I żeby tymi ktoś... częstotliwościami. Częstotliwości są różne, nieodczuwalne dla naszego ciała. Tak? Trochę to wygląda na takie czary-mary, samo badanie biorezonansowe również, bo pacjent nie trzymając elektrody do badania po prostu nie odczuwa żadnej reakcji i tak samo podczas wybijania tych pasożytów po prostu przykłada się ręce, stopy do elektrod, które wytwarzają odpowiednią częstotliwość i dzięki temu te pasożyty giną. Szczęśliwie. Tak. Szczęśliwie pani jest tą osobą, do której można z tym problemem podejść. Czy takich osób jest wiele? Myślę o środowisku medycznym. Myślę, to znaczy o środowisku medycznym nie sądzę. Właśnie. Natomiast jest wiele takich punktów, gdzie można się zgłosić, które mają biorezonans i aparaturę do tego. Serdecznie polecam kontakt z panią doktor, ponieważ to rzeczywiście są bardzo ważne kwestie, często kwestionowane właśnie przez wielu, a jakoś musimy dojść do źródeł naszej niedyspozycji. I skoro o tym mowa, to bardzo zainteresowała mnie tematyka, którą zajmuje się pan Zdzisław Oszczęda, o wibracjach wody, o wodzie jako takiej i przede wszystkim wibracjach wody jako podstawie zdrowia człowieka. Proszę powiedzieć, w jakim znaczeniu określa pan właśnie ten wątek zdrowia człowieka w kontekście wibracji wody? Jak już pani doktor wspomniała, wszystko to wibruje. I żywa woda, czy martwa woda, to jest stan energetyczny tej wody. Jeżeli pokażemy slajd pierwszy, to zobaczycie państwo wiązanie. Dwa tleny, atomy wodoru, jeden tlenu. Dopóki te wiązania są w ruchu, dopóki ta woda drga, ma energię, to jest wodą żywą, jest pożyteczną wodą, która zrobi wam dużo dobrego w organizmie. Moment, w którym stracimy tą energię w wodzie, te cząsteczki się do siebie przyłączają. Czyli H2O w równowadze ma tę samą długość wiązań, ten sam kąt, który powoduje, że ona jest pojedynczą cząsteczką. Moment straty równowagi powoduje, że cząsteczka do cząsteczki się przełącza, jak klocki magnetyczne. Plus do plusa, minus do minusa i buduje się gigaklaster. Kiedyś, dawno, dawno temu woda w takiej postaci istniała naturalnie. To cywilizacja jak gdyby uszkadza te wszystkie struktury wody. To chemia, to nawozy,
to opryski, to wszystko, co teraz cywilizacja wyciąga z ziemi, kadm, metale ciężkie, powodują, że środowisko i woda się dekompleksuje, jak gdyby. Zwróćcie uwagę, panie, że w dużych aglomeracjach, tak jak Śląsk na przykład, odczyszczalnie ścieków są obiektami zamkniętymi. A do wody sikamy, oddajemy hormony, oddajemy leki i tego się z wody nie da usunąć w żadnej oczyszczalni. Naturalnym oczyszczaczem wody jest piorun. Skąd Ziemia ma główne zasoby wody? Wody gruntowe, czy wody głębinowe, to jest niecałe tam kilka procent. Głównym zasobnikiem wody jest morze, oceany. To one parują, to one recyrkują, to deszcz pada wam z wody słodkiej praktycznie, miękkiej wody. To jest prawdziwa recyrkulacja. A jak uderzy piorun w lustro wody, te cząsteczki wody się rozbijają. To jest bardzo duża energia. Taka energia na oceanie nikomu nie szkodzi, ale u nas na małym, na przykład jakimś jeziorku, powoduje, że ta woda jest bardzo, ale bardzo toksyczna. Więc wibruje. Moment, w którym Państwo widzicie na tym slajdzie, górny slajd po prawej stronie, taki duży klatrat wody, to są właśnie wody, które straciły energię, przyłączyły cząsteczki do siebie. Na dole też jest taki slajd i taką jeszcze wodą się napijecie. Czyli pijąc wodę o takiej strukturze, zgasicie pragnienie, zwilżycie komórki. Bo oprócz dużego klastra są małe. Wodą na środkowym slajdzie, gdybyście wiadro wypili, umrzecie z pragnienia. Siły wiązań są tak mocne, że przejdą przez błony komórkowe. I każda z tych wód poddana działaniu rezonansu rozpada się na takie pojedyncze molekuły. I to nie jest fizyczne dzielenie, to jest energetyczne dzielenie. Plazma to zjonizowany gaz, który w próżni podłączony do anody i katody powoduje bombardowanie jonami ciężkimi i na katodzie wyzwala się taka strefa, to się nazywa pułapka Faradaya, gdzie rezonuje. I ten rezonans przeniesiony do wody powoduje, że do wody się dostarcza energię. Ładujemy wodę jak akumulator, jak baterię. Czyli istnieje związek między wodą a muzyką także, prawda? Między wodą a muzyką. Czy istnieje związek? Oczywiście. Muzyka to rezonans. Właśnie. Jeżeli mieliście Państwo gongi, do tej misy, gdybyście nalali wody i uderzyli w gong, woda zacznie rezonować. To jest energia, czyli energia uderzenia przełożona na rezonans. Muzyką się leczy. Muzykoterapie są. I teraz tak samo. Dlaczego to tak dobrze działa? Bo człowiek to 90% wody. I wyobraźcie sobie, co z was zostanie, jak spopielimy się. 5 kg piachu, popiołu i 90% odparowało wody. My jesteśmy jednym wielkim workiem wody. Jeżeli ta woda jest prawidłowa w waszym organizmie, nie chorujecie. Jeżeli woda zmienia swoją energię, zmienia kształt, to się okazuje, że macie niedotlenione komórki albo niedożywione komórki i metod na to jest bardzo dużo. To nie tylko moja jakaś, nie tylko mój pomysł rezonansu, tylko dieta, sport, muzyka. Jak Państwo, może oglądaliście Wielką Tajemnicę Wody, kiedy Amato Masaru pokazuje, jak reaguje woda i zamrożone struktury na muzykę Bacha, Beethovena i innych słów. No więc układają się piękne kryształy. Czyli działa. Wy jak odnosicie się do siebie i mówicie kocham, to mówicie nisko, kocham. Jak jesteście źli i krzyczycie, podnosicie głos. Inna częstotliwość. Jak można drugiego człowiekowi zaszkodzić? Krzycząc, złoszcząc się. Jak uprawiacie jogę czy mantrę? Niskie wibracje. Słuchacie muzyki i zwróćcie uwagę. Jesteśmy w filharmonii. Ta muzyka jest na pewnych rezonansach. Nie takich rezonansów nie usłyszycie w heavy metalu. Ale czy to jest złe, czy to jest dobre? Wybór należy do was. Bo jeden potrzebuje takiej energii, a drugi przy takiej muzyce będzie spał.
Jeden się wzrusza i wychodzi z filharmonii czy z opery pobudzony, wzruszony, a drugi poduszkę spod głowy wyciąga. Każdy jest inny, ale rezonans jest wokół was i środowisko. I wydajmy sobie przykład. Ktoś wypije moją wodę. Wymieni wodę w organizmie, czyli powinien wrócić do normalności, tak się dzieje bardzo często, ale ktoś ma w sobie dużo złości. Zmieni tą wodę w sobie swoją energią, swoim myśleniem, swoim negatywnym nastawieniem. Mózg to myśli, myśli to energia, to rezonans. I dla wyobrażenia, bo tak może nie każdy się wczuje w to, co mówię, dlaczego wojsko przed mostem zwalnia krok, czyli nie idzie równo? Bo równy krok pobudzi rezonans, a jeżeli ten rezonans się zdubluje, to zacznie wibrować jak i most może się zawalić. Tak samo degradujecie swoje komórki, jeżeli nie umiecie nad tym zapanować. Emocje to energia, to wibracja. Więc najprościej zachować tą równowagę i próbować, przynajmniej próbować, jeżeli nie jest to w waszym stanie, zwracać się do drugiego człowieka z życzliwością. Inaczej możecie tyle brać suplementów, tyle leków. To nie ma znaczenia dla waszej aury, dla waszej energii. Dlatego mówię o wibracji wody i muzyce, bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie to państwo poczujecie. Sądzę, że ten koncert, jeżeli się zmieniła częstotliwość na 432 Hz, to była wcześniej częstotliwość, która uspokajała. Częstotliwość 440 Hz jest bardzo energetyczna i niekoniecznie dla nas dobra. Owszem, pobudza, ale czy dobrze działa? Ocenicie sami. Zapytam jeszcze, skoro jest pan przy głosie i mówi tak pięknie o wodzie, która jest zjawiskiem oczywistym w naszym życiu, a jak się okazuje nie do końca oczywistym i nie we wszystkich wymiarach naszego myślenia. Chciałem zapytać pana o pojęcie, którym pan też operuje, woda plazmowa. Co to takiego? To jest przeniesienie trochę, bo szukaliśmy nazwy i nie wpadliśmy wcześniej, nazywaliśmy to nanowodą, bo nanocząsteczki to jest właśnie miliardowa część, my krople rozbijamy na miliard cząsteczek. Ale naukowcy nam zarzucili, że tego się nie da pomierzyć. Po części mieli prawdę, bo woda cały czas drga, wibruje. I jak przestaje drgać, czyli zmrozimy ją, no to trochę buduje większe struktury niż sama w sobie ma. Więc poszliśmy na kompromis i nazwaliśmy wodę plazmowaną, bo plazma to jest ten rysuneczek, to tam państwo macie, to jest próżnia, niewielka próżnia 3 do minus 10 i podłączone napięcie na anodzie i katodzie. To właśnie bombardowanie w tej dole, w tym lewym slajdzie, tam obrabiam metal, tam obrabiam węgliki spiekane. Tak samo obrabiam wodę, tylko niską bardzo energią rzędu 2-3 elektronowoltów. To są bardzo niskie energie, ale to zjawisko nie zajdzie w atmosferze. Już od 3 lat uczelnie dałem zlecenie, kto wynajdzie, dostanie duży bonus. Jaką częstotliwość się tam uzyskuje? Nie można jej w atmosferze na razie zmierzyć, bo ideą byłoby, gdyby każdy miał w mieszkaniu małe urządzenie, podstawę sobie szklaneczkę, wypija i jest super. Nie umiem tego zrobić. Robię duże urządzenia przemysłowe lub pakuję w baniaczki i sprzedaję ludziom do użytkowania. Przemysł ma duże maszyny. Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście fascynujące. Proszę zwrócić uwagę, że w każdej z tych wypowiedzi, które słyszymy, myślę też o panelu, który miał miejsce o godzinie 13 i teraz, i o rozmowach, w których uczestniczę, w których państwo uczestniczycie przez cały ten dzień, są emocje. Emocje. Wyrażamy nasze zainteresowanie różnymi wątkami zdrowia i życia, drgając, tak jak ta woda, czyli szukając prawdy o sobie samym, o tym, co jest nam najbardziej potrzebne. I mówię o tym nie bez powodu, bo jest wśród nas pan Andrzej Kawka i on zajmuje się tym, jak emocje wpływają na zdrowie. I o to zapytam, jak wyrażać nasze emocje, by nas nie niszczyły, ale budowały. Co jest dozwolone
Może inaczej, czemu powinniśmy dać upust? Co być może inaczej powinniśmy traktować? Chodzi mi o powiązanie emocji z naszym dobrym samopoczuciem i naszą dobrą kondycją. Witam, kochani. Ja wyznaję taką zasadę, bo tutaj mówiliśmy o patogenach i rzeczywiście patogeny są bardzo ważne, natomiast ja wyznaję taką zasadę, medycyna akademicka mówi, że patogeny są wszystkim, a teren jest niczym. Natomiast ja wyznaję taką zasadę, że teren nasz jest wszystkim, a patogeny są niczym. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli mamy patogeny i nawet wybijemy je poprzez biorezonans, o którym tutaj mówiliśmy i to jest dobra metoda i sami czasami ją stosujemy, to jeśli nie wyrównamy naszego terenu, to te patogeny po prostu wrócą, bo z jakiegoś powodu one się tutaj u nas znalazły. Zgadza się? I teraz to tak pokrótce, bo mam mało czasu, więc nie chcę w to głębiej wchodzić, natomiast osoby, które oglądają moje wykłady, na pewno będą wiedzieć, o czym mówię. Czym jest teren, kochani? Teren jest wieloma elementami. Teren to jest to, co tutaj padło, czyli na przykład nasze odżywianie. Czyli to, co jemy, wpływa na naszą biochemię i wtedy będziemy mieli albo dobrze działający teren, albo nie. Teren to też styl życia, którym żyjemy. Zgadzacie się? Bo teraz możemy ciągle pić browara i oglądać telewizję, ale możemy rano wstać, możemy się porozciągać, możemy chodzić o odpowiedniej godzinie do łóżka i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając teraz już do Twojego pytania, Jacek, teren budują również nasze emocje. I na przykład medycyna chińska uważa, że wszystkie choroby są emocjonalne, czyli każda choroba, która nas spotyka, jest powiązana z jakąś emocją. Oczywiście nie tylko medycyna chińska o tym mówi, ponieważ totalna biologia, czy dr Hammer, również połączył wszystkie choroby z naszymi emocjami. I tak dla ciekawostki, bo tak często ten wirus celebryta gdzieś tam przez ostatnie nasze 2-3 lata gdzieś tam się pokazywał. I dr Hammer kilkadziesiąt lat do tyłu opisał już, że wszystkie infekcje koronawirusowe powstają z trzech emocji. Pierwsza emocja to lęk przed chorobą, druga emocja to lęk przed śmiercią po chorobie i trzecia emocja to lęk przed utratą majątku. I teraz zobaczcie Państwo, co media zrobiły z ludźmi. Tak? Czy przez ostatnie 2-3 lata nie były tylko wkręcane nam te trzy emocje? Zachorujesz, umrzesz, stracisz majątek. Dlatego tak dużo infekcji wirusowych pokazało się mniej więcej w tym czasie. Ja rzeczywiście bardzo mocno zwracam też na to uwagę i chciałbym może, jeśli mógłbym prosić tam Łukasz, żeby wrzucić tam generalnie pierwszy slajd. Mamy mało czasu, więc chciałbym zainteresować. Jest taka cudowna książka, Siła czy Moc się nazywa. Zapiszcie sobie albo zapamiętajcie. Davida Hawkinsa. I David Hawkins, ten drugi slajd, jeśli mógłbym prosić, dobrze, bo od tego bym chciał zacząć, opisał kilka jakby poziomów świadomości z naukowego punktu widzenia, ponieważ wszystko to, co tutaj jest napisane, jest jakby zrobione na podstawie badań naukowych i opisał, jakie poziomy świadomości, jak wpływają nie tylko na nasze zdrowie, ale w ogóle ogólnie na nasze, całe nasze życie. Zdzisław tutaj cudownie powiedział, że nasze emocje wpływają na wibracje wody. Nasze emocje wpływają na wibracje wody, poprzez co wpływają na wibracje wszystkich naszych komórek. I tutaj Zdzisław też pięknie powiedział, że jakby nasze zdrowie zależy od tego, jak traktujemy innych ludzi. I to rzeczywiście jest prawda, kochani. Ale ja bym chciał tutaj jeszcze dodać jedną rzecz. Najważniejsze jest, jak funkcjonuje nasze zdrowie. Najważniejsze jest to, jak my traktujemy samych siebie. To jest o wiele ważniejsze, ponieważ jeśli my nie umiemy kochać samych siebie, nie umiemy szanować samych siebie, to w jaki sposób chcielibyśmy kochać i szanować innych ludzi? To jest po prostu niemożliwe. To tak jakbyśmy, ja zamknąłbym was teraz tutaj w tym pomieszczeniu, tak, że nie moglibyście wyjść. Powiedziałbym do was teraz, kochani, możecie jeść i pić ile chcecie, ale nie dałbym wam jedzenia. Jest to możliwe? To tak samo jest właśnie no, w wielu aspektach jakby takiego naszego promowania przez różne media i tak dalej. I mówi nam się ciągle, że powinniśmy kochać dzieci, powinniśmy kochać rodziców, powinniśmy kochać mężów, powinniśmy kochać Boga, powinniśmy kochać jakąś tam telewizję czy jakąś partię polityczną i to jest dobre, prawda? Natomiast kiedy nie wolno nam kochać samych siebie, bo to już jest egoistyczne, bo to jest samolubne, tak? Bo to jest narcystyczne. Natomiast kochani, w jaki sposób chcecie kochać innych ludzi, jeśli nie umiecie najpierw pokochać samych siebie? To jest po prostu niemożliwe. My widzimy w innych siebie, czyli zawsze my widzimy w innych nasze cechy charakteru. Ponieważ jeśli my nie mamy tych cech charakteru, to nie będziemy w stanie zobaczyć ich nigdy u innych ludzi. I dużo mówię o
dużo mówiłem w tym roku na wielu wykładach na ten temat, bo to jest bardzo długi i szeroki temat, no tutaj bardzo mało czasu, więc zachęcam kochani do obejrzenia sobie ewentualnie w internecie tego tematu, ale chciałbym wrócić jeszcze do tych poziomów świadomości Davida Hawkinsa. To ten drugi slajd, bardzo bym prosił, bo chciałbym zacząć o najniższy poziom, jakby te poziomy świadomości podzielone są jakby na dwa elementy, siła i moc. Siła to te niezłe poziomy świadomości, ale te poziomy świadomości, które nam nie służą, nie służą naszemu zdrowiu, nie służą naszemu życiu, ponieważ nie ma dobrych i złych rzeczy, tak? To tylko nasza interpretacja, my nadajemy właśnie jakby znaczenie różnym rzeczom. Natomiast siła to te, które nie służą naszemu życiu i tamten kolejny slajd, który tam za chwilkę poproszę, jest to moc, czyli takie poziomy świadomości, które służą naszemu życiu. Ja tak tylko w skrócie, bo nie będziemy tego wszystkiego przerabiać, ale chciałbym pokazać, w jaki sposób to jest zrobione. Kochani, powiedzmy, najniższy poziom świadomości to wstyd. Jeśli my żyjemy na poziomie wstydu, to to jest najniższy poziom świadomości, czyli taki poziom świadomości, który nam najbardziej szkodzi. Tak? I teraz z każdego poziomu świadomości mamy inną wizję naszego życia. To znaczy, jeśli żyjemy w pozycji wstydu, to postrzegamy życie jako żałosne. Czyli wszystko, co się dzieje wokół nas, jest żałosne. Tak? Kolejna sprawa. Każdy poziom świadomości daje nam jakieś uczucia. Więc jeśli żyjemy na poziomie świadomości wstyd, to doznajemy uczucia upokorzenie. Jeśli się wstydzimy czegoś, czujecie się Państwo upokorzeni? No dokładnie tak jest. I teraz toczy się zawsze jakiś proces w tym czasie w naszym życiu. I ten proces to eliminacja. Czyli zazwyczaj ludzie, którzy popełniają samobójstwa, ludzie, którzy umierają, ludzie, którzy, nie wiem, chorują na bardzo ciężkie choroby, ludzie, którzy giną w wypadkach samochodowych, to są ludzie, którzy odczuwają przede wszystkim najdłużej i najczęściej poziom świadomości wstyd. On doprowadza do eliminacji z życia, ponieważ my się wstydzimy i chcemy uciekać, tak? Od innych, żeby inni nie wiedzieli, że jakby co my zrobiliśmy. Potem jest na przykład wina, czyli my postrzegamy z pozycji winy, postrzegamy życie jako złe. Czyli wszystko jest złe, tak? Ja powiem na przykładzie takim, ponieważ najczęściej, kiedy żyjemy na poziomie winy, to my nie chcemy się przyznać do tej winy. I tak na przykład alkoholik, osoba, która pije w rodzinie, tak? Nie będzie chciał się jakiś facet czy kobieta, nie ma znaczenia, przyznać do tego, że pije, więc on będzie mówił, ja piję? Nie, ja nie piję, to ty jesteś zła, to ty jesteś zły, to ty masz problem z alkoholem. Znacie takie osoby? Tak? Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Czyli uczucie obwiniamy wszystkich wokół za to, że my czujemy się winni, kochani, tak naprawdę. Więc jeśli ludzie obwiniają, próbują nas wpędzić w poczucie winy, to tylko dlatego, że to oni tak naprawdę czują to poczucie winy, ale nie umieją się z nim zmierzyć, nie umieją go przepracować, dlatego próbują to poczucie winy przerzucić na innych ludzi. I tak to wygląda. I proces, jaki toczy się w naszym życiu, destrukcja. Destrukcja naszego ciała, destrukcja naszego zdrowia, destrukcja naszego małżeństwa, destrukcja naszej pracy, i tak dalej, i tak dalej. Strach. O, może o tym strachu opowiem, bo tak przez 2-3 lata ostatnio próbują nam mocno wkręcić dużo strachu. Kiedyś strach przed chorobą, teraz strach przed wojną, czy innymi rzeczami. I kochani, jeśli żyjemy na poziomie strachu, to uważamy, że życie jest przerażające. Wszystkiego się boimy, nie chcemy wychodzić na dwór, nie chcemy spotykać się ze znajomymi, nie chcemy wyjeżdżać na wakacje, nie chcemy się przytulać z rodziną, bo przecież wiecie, może się tam coś strasznego zadziać i tak dalej. Kolejna sprawa, jakie uczucie jest w nas? Wtedy ciągle odczuwamy niepokój, tak? I proces, jaki się toczy w naszym życiu, to jest tak zwane wycofanie, czyli przestajemy tak naprawdę żyć, tak? I wszystkie te poziomy świadomości, bo nie ma na to czasu, są dla nas, nie służą naszemu życiu. Oczywiście te na samym dole nie służą najbardziej, te na samej górze nie służą tylko trochę, ale to na samej górze to duma, to taki poziom świadomości, który bardzo często w medycynie akademickiej wśród doktorów możemy spotkać, tak? To jest ta historia, o której opowiadała tutaj przed chwilą koleżanka. To ja jestem autorytetem. Tak? I prosiłbym o kolejny slajd i to już 2 minutki tylko, dobra, powiem, bo wiem, że jest mało czasu, żeby zacząć żyć, żeby życie zaczęło się układać i żeby wyjść z tych trudnych poziomów świadomości, pierwszym poziomem świadomości jest odwaga. Kochani, odwaga, żeby przyznać się do tego, że nie jesteśmy idealni. Odwaga do tego, jeśli ktoś pije codziennie alkohol, a chciałby przestać pić alkohol, to musi się odważyć na to, żeby zmierzyć się ze swoimi emocjami, żeby przeżyć cały dzień, albo cały tydzień, albo cały miesiąc, nie sięgając po ten alkohol, tak? Bo do tego wymagana jest odwaga. Odwaga, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Żebyśmy się nauczyli powiedzieć, że jeśli moje życie jest do dobani, to ja jestem za to odpowiedzialny. Nie Zdzisław, nie koleżanki, nie Jacek, nie wy, tylko ja jestem za to odpowiedzialny. Nie telewizja, nie ZUS i tak dalej, i tak dalej. Dobrze?
I ostatnia rzecz, o której chciałbym opowiedzieć, to jest to miłość, dobra? Tylko 2-3 zdania jeszcze na sam koniec i obiecuję, że już kończę. Kochani, miłość, ja żyję z tym od początku tego roku. Codziennie powtarzam sobie, kocham siebie, czyli dbam o siebie, tak? No bo jeśli kogoś kochamy, to dbamy o kogoś, czy nie dbamy? No dbamy, prawda? Ale jak chcemy dbać o innych, jeśli nie potrafimy dbać o samych siebie? To też jest niemożliwe po części. Teraz, kiedy my kosztem siebie zaczynamy dbać o innych, to my popadamy też w negatywne emocje, bo po części zaczyna nam siebie brakować, nas samych. I potem będziemy wyżywać się na mężach, na żonach, na najbliższych i tak dalej, ponieważ robimy ciągle coś dla kogoś, a nie robimy czegoś dla siebie. I kochani, ostatnie zdanie, słowo samolubny, chciałbym się tym podzielić, dobra? Bo to jest strasznie ważne. Zobaczcie, jaką brzydką słowo samolubny ma brzydką konotację w języku polskim. To jest samolubie. Ale samolubny jest to piękne słowo, bo tak naprawdę jest to słowo, które oznacza ja lubię siebie. Tak? I zachęcam, kochani, was do tego, żebyście wreszcie zaakceptowali siebie takimi, jakimi jesteście, żebyście się pokochali i żebyście się zaczęli szanować, żebyście się zaczęli kochać, bo jeśli to zrobicie, to w cały świat i wszystko wokół was się zmieni. No, bardzo ci, Andrzeju, dziękuję, bo to w ogóle, co powiedziałeś, to jest pewna synteza wszystkiego, co się tu dzieje od początku, od rana. I to wierzę, będzie się działo aż po koncert. To, co powiedział przed chwilą Andrzej, ja przywołałem przy pierwszym panelu, kiedy powołałem się na moją rozmowę z Justyną Steczkowską. Przypominam tę rozmowę dlatego, że Justyna specjalnie dla naszego spotkania tej rozmowy dostąpiła, to znaczy chciała jej udzielić, no to nie był wywiad, to była rozmowa moja z Justyną. Bardzo chcę też wystąpić na może przyszłych edycjach naszego spotkania, ponieważ ona powiedziała rzecz, którą ty powiedziałeś bardzo mocno. Jak nie zaakceptujesz siebie i swojego ciała, to nie uda ci się. Musisz mieć świadomość, że jesteś piękny. Z genezy jesteś piękny. A to, że musisz sobie coś poprawić, coś uleczyć, to jest oczywiste. Niemniej nie możesz uważać, że tak jak wyglądasz, z tym kolorem włosów, czy bez tych włosów, załóżmy, prawda? Niektórzy szybko je tracą, to już jesteś mniej ważny. Ja zawsze, powiem ci, Andrzeju, przypominam sobie taką sytuację. Kiedy byłem niemowlęciem, czego nie pamiętam, byłem łysy, byłem bezzębny, nie umiałem ani jednego słowa powiedzieć, w ogóle nie mogłem kroku zrobić, byłem sobą, to byłem ja. Kiedy może będę miał 95 lat, jak załóżmy dożyję, może też będę bezzębny, też będę łysy i też nie zrobię kroku, tak? No bo mój organizm będzie już na tym etapie, ale to dalej będę ja. Między tym, a tym ja, nic się nie zmienia, poza tym, że moja powłoka, moje ciało z natury rzeczy albo się rozwija do pewnego momentu, albo potem wygasa. Ale nic tu się nie zmienia w mojej człowieczej naturze. Gdyby miłość polegała na tym, że kocham cię, bo jesteś piękna, to po 5-10 latach jest po ptokach. Ale nie jest po ptokach, bo się kochamy na zabój często do setki, jak dane nam jest żyć. Bo co z tego, że masz zmarszczki i inny kolor włosów? To jesteś ta sama ty. Oczywiście dojrzewamy. Jestem ci za to wdzięczny. Jestem ci też wdzięczny za to, co powiedziałeś, cytując, chociaż nie cytowałeś, ale powiedziałeś dokładnie to, co jest napisane w Biblii. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I to nie jest tylko tekst Biblii. To jest tekst wszystkich świętych ksiąg naszej cywilizacji. Świętych nie w znaczeniu religijnych. Iliada, Odyseja, mity greckie, Biblia. My się musimy zwrócić w stronę ksiąg. Tam jest wszystko napisane. Oni już też żyli tymi problemami, też się starzeli, też się zabijali, też chorowali, też się kochali. I tu masz absolutną rację. To znaczy my się boimy kochać siebie samego. Tak? Boimy się powiedzieć, że tak, fajnie jest. Nie wypada, prawda? Nie wypada, no bo jak? Ja mam taki przykład. Muszę wam powiedzieć, że jak się jakieś stowarzyszenie montuje, jest tam 10 osób, tak? I kolega mówi, że kolega X mówi, że proponuje kolegę Y na przewodniczącego. Znaczy, że on
proponuje, żeby głosować na niego. Po czym odbywa się głosowanie. 9 za, 1 się wstrzymał. Kto? No kolega Y. Ja mówię, a czemuś ty się wstrzymał? No nie wypada, no ale przecież zgodziłeś się być prezesem, tak? No to głosuj, kurczę, za siebie. Masz prawo, no przecież przyjąłeś tą propozycję, nie odrzuciłeś, ale jesteśmy w tych takich, nie? Nie wypada, muszę dać wstrzymany, żeby nie pomyśleli, że jestem zrozumiały. Bzdura. Skoro się zgłosiłem, to jestem za sobą. Tak, jestem. A potem mnie rozliczycie i ewentualnie powiecie, no przykro mi. Bardzo ci za to dziękuję i dziękuję. W ogóle za emocje, bo w każdej z tych wypowiedzi to, co jest siłą, to nie tylko racje, doświadczenie, wiedza, ale siła emocji. Że kiedy przyjdziecie do pani doktor, czy jeżeli przyjdzie to kogokolwiek z tutaj obecnych przy tym stole, to nikt nie będzie musiał się martwić o to, czy ten człowiek jest na pewno wiarygodny. Bo po 10 minutach to rozpoznacie. Wszyscy się możemy mylić, ale jeżeli ktoś wam dobrze życzy, to to jest pierwszy ważny etap. I tutaj oddaję głos jednej jeszcze naszej tutaj pani, która nie zabierała głosu, co nie znaczy, że jest to ostatni głos, ale to jest niesamowity temat, to jest niesamowity wątek. On się wydać może na początku państwu nieco z boku. Nieprawda, on dojdzie do tego samego, o czym mówimy od początku, wszyscy jednym głosem. Otóż ja bym chciał Kasię zapytać o to, powiedz, dlaczego krzem, którym się zajmujesz, nazwany został pierwiastkiem życia? Ja może spróbuję najpierw nawiązać absolutnie do tego, tak, proszę cię, o czym kolega tak mówił, bo rzeczywiście pod koniec XIX wieku była taka zażarta dyskusja wśród farmaceutów. Po jednej stronie Ludwig Pasteur, którego państwo znają, autor pasteryzacji, a po drugiej stronie niedoceniany François Bichon. Ludwig Pasteur mówił, to zagrożenia przychodzą z zewnątrz, pasożyty, wirusy, bakterie, to on był nam wtedy na etapie poznawania tych zagrożeń zewnętrznych i twierdził, choroba przychodzi z zewnątrz. Natomiast Bichon twierdził, to jednak środowisko wewnętrzne, to potencjał komórki decyduje, czy ta choroba nas ominie, czy ona nas dotknie. I to jest ten teren, o którym trochę mówisz. I rzeczywiście to nasze wewnętrzne zdrowie, zależne od naszych przekonań, od naszych emocji, od naszych uczuć, to jest nasza baza, która odpowie na zagrożenie zewnętrzne. I rzeczywiście krzem w tej sytuacji jako bardzo, bardzo ważny składnik struktury ciała będzie miał po pierwsze niesamowitą rolę informacyjną, bo będzie taką informację, wibrację właśnie przenosił. My znamy rolę krzemu z Doliny Krzemowej, z tego, że cała współczesna cywilizacja zawdzięcza krzemowi elektronikę, półprzewodniki, implanty, czyli rozwój dzisiejszego świata właściwie zależał od krzemu. I bardzo, bardzo mało informacji mamy, jak ten krzem wpływa na organizmy żywe. W dawnym Związku Radzieckim były tworzone specjalne instytuty do badań nad tym, jak krzem wpływa na organizmy biologiczne. Bardzo ciekawe prace, niestety nie pokazane. U nas Janczarski pisał, że krzem powoduje, że erytrocyty zwiększają swój potencjał powierzchniowy. Ja zaraz powiem, co to oznacza dla człowieka. Czy to ma znaczenie, że tych plusów, plusików przybywa w organizmie? Ksiądz Sedlak z kolei mówił, że człowiek to raczej nie homo sapiens, tylko homo electronicus, dlatego że ten przepływ informacji ma największe znaczenie, największe znaczenie. I właśnie w człowieku jest sporo jednostek strukturalnych, takich, które utrzymują wodę, to są mukopolisacharydy, które są ładowane ujemnie i sporo takich, które są dodatnio ładowane. I właśnie te potencjały decydują, że mamy początek wszelkich reakcji biochemicznych, ale zanim dojdzie do jakiejś reakcji biochemicznej, zanim substancja zadziała z substancją, mamy do czynienia z potencjałem właśnie komórkowym. I krzem bardzo dobrze ten potencjał będzie nam chronił, przenosił, bo krzem jest półmetalem, półprzewodnikiem, ale ma fantastyczne właściwości piezoelektryczne. To znaczy, że gdybyśmy kryształ obejrzeli, to przez naprężenia, które w nim istnieją, no, po jego powierzchni zbierają się właśnie ładunki. I przyjmowanie go sprawia, że nasze ciało zaczyna właśnie wyżej wibrować.
Natura tak to wymyśliła, że człowiek powinien ten krzem codziennie przyjmować, bo jest on na każdym jego poziomie życia właśnie bardzo ważny. Po pierwsze, zacznę od całej architektury naszego ciała. Jesteśmy zbudowani z tkanki łącznej. I to, jak ta tkanka funkcjonuje, bo to jest taka macierz, w której pływają komórki, macierz zewnątrzkomórkowa, i tam co jakiś czas pojawiają się struktury kolagenowe czy elastyny. I wyobraźcie sobie, że krzem to jest taki zszywacz, który zszywa właśnie taką strukturę kolagenową z tą macierzą. I dzięki temu mamy przepływ informacyjny, stąd pojawia się cała architektura naszego ciała. To, że jesteśmy, że mamy taką budowę, że możemy stać, że mamy strukturę zwartą, o tym decyduje kolagen, a żeby kolagen powstał, potrzebny jest krzem. I właśnie o tych potencjałach tutaj cały czas nie zapominajmy, bo dla tkanki łącznej on jest kluczowy. Nie będziemy, gdybyśmy nie wiem ile kolagenu zasuplementowali, nie będziemy mieć z niego pożytku, jeżeli zabraknie krzemu, bo to krzem go dopiero wepnie w te nasze struktury. I krzem również podniesie energetykę komórek i sprawi, że na przykład nasz organizm nie będzie przyciągał chorób, nie będzie tak łatwo się zakażał, czy wirusami, czy nie będzie łapał bakterii, nie będzie łapał pasożytów. Okazuje się, że krzem, w tych badaniach rosyjskich okazało się, że krzem ma większą pojemność, można powiedzieć, niż te struktury życia oparte na węglu. I ksiądz Sedlak wspominał, że kiedyś istniały organizmy krzemowe. I że rzeczywiście one inaczej przetwarzały informacje niż w tej chwili my, tacy, którzy jesteśmy zbudowani na strukturach węglowych. I ksiądz Sedlak mówił, słuchajcie, jest coś takiego jak intuicja krzemowa. Ten odpowiednia ilość krzemu w organizmie pozwala nam jak gdyby funkcjonować na troszkę innych poziomach. Niesłychanie ważne jest to, żeby związać wodę w organizmie. To jest potrzebne w ogóle do przepływu informacji i w biorezonansie, i w ogóle do funkcjonowania. Tę dobrą wodę, o której mówiliśmy, warto umieć przyjąć do organizmu. I do tego jest potrzebny i kolagen, i krzem, bo to są takie kompleksy. Ja tutaj przywołam małą metaforę. Jeżeli mamy przesuszoną ziemię w doniczce i nalejemy tam dużo wody, wiecie co się stanie, przeniknie. Te kompleksy glebowe, które umieją zatrzymać wodę, muszą się odbudować. Dlatego wstawiamy wodę do miski. To jest świetny przykład. Ja tylko na moment przerywam, naprawdę tylko na moment, bo nie mogę sobie odmówić takiego skojarzenia. Świetny przykład z tą wodą. Rzeczywiście lejemy, a to i tak przenika. To tak jak gwałtowny deszcz, który trwa 10 minut i nic z tego nie ma, prawda? Kompletnie nic z tego nie ma. Może być najintensywniejszy, ale on nic nie pomoże roślinom. To nawet my, nie będąc medykami, biologami, wiemy. Ale powiedziała Kasia rzecz bardzo ważną, bo ja się przez wiele lat interesowałem, nadal interesuję polarnikami, zdobywcami XIX-wiecznymi i początków wieku XX, biegunów. Oni wyprawiali się na takie wyprawy, no, które no, były ekstremalne. To są największe w ogóle przygody w historii świata. I oni straszliwie cierpieli, zwłaszcza w pierwszej połowie XIX wieku, na szkorbut, na to rozłożenie tkanki łącznej. To oczywiście wiązało się z tym, że oni nie jedli jak trzeba, prawda? Że oni po kilku miesiącach tak byli absolutnie bezradni, bo oni mogli jeść, ale oni zaczynali jeść tak monotonnie i tak jednostronnie to, co sobie wzięli w zapasach, że ich organizm się rozpadał na ich oczach. I on nie najpierw się rozpadał fizycznie, a natychmiast pojawiały się problemy psychiczne, szaleństwa i kompletny rozkład, prawda? Ja zastanawiałem się nad tym, potem odwołałem się do tej medycznej sfery, zaczynając rozumieć, o co tam chodziło. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że człowiek musiał doświadczyć tego cierpienia, żeby zrozumieć, że coś jest nie tak i musi przy następnej wyprawie, potem pojawiły się puszki z różnymi innymi substancjami, próbowali szukać tych odżywczych elementów, które pozwolą im przetrwać przez 2-3 lata, bo oni tam mogli co najwyżej pingwina upolować, ale to wtedy, kiedy już byli w miejscu, gdzie on tam był. A tak to często oni byli między lodami skuci i po prostu skazani na te swoje zasuszone mięso. Ale do czego zmierzam, bo ta moja dygresja ma cel. To, co mówisz, no musi nas skłonić do pytania, co zrobić,
tu, my tu wszyscy tego potrzebujemy, żeby w tym, żeby rzeczywiście ów krzem, żeby uzupełnić poziom krzemu w organizmie. Co my tu, w tej części Europy, w tych miastach, w których mieszkamy, z których przyjechaliśmy, powinniśmy robić, żeby zadbać o to? Co byłoby najbardziej prostym rozwiązaniem w zasięgu naszych możliwości? Pozwolę sobie odwołać się znowu do tego, co powiedziałeś. Rzeczywiście tak było, a dzisiaj mamy do czynienia z bardzo podobnym mechanizmem. Przez to, że żyjemy w takiej epoce, którą możemy nazwać aluminium age i przez to zatrucie aluminium, wyobraźcie sobie, że w tym procesie tworzenia kolagenu potrzebny jest witamina C i żelazo w takim enzymie. I aluminium wypiera to żelazo, nie pozwalając się kolagenowi usieciowić. Więc tak naprawdę to, co kiedyś, mówisz, wynikało z braku witaminy C, dzisiaj wynika z tego, że w tym samym procesie glin przeszkadza się tworzyć tej tkance łącznej i usieciować temu kolagenowi. Już mówię, co możemy zrobić, bo jeszcze dokończę, że oczywiście w tkance łącznej mamy, ale słuchajcie, to żeby nasze naczynia krwionośne były elastyczne, potrzebny jest krzem, żeby nasze kości były twarde, potrzebny jest krzem. To jest takie, jak gdyby mówię o dwóch skrajnościach, ale jednak tak ten krzem w taki sposób funkcjonuje. Działa również neuroprotekcyjnie, dlatego że z układu nerwowego wypiera glin, który już jest udowodnione, że ma działanie neurodegradacyjne i choroby wieku starczego, takie choroby układu nerwowego, właśnie powodowane są metalami ciężkimi. A nie mamy żadnego mechanizmu, który potrafiłby usunąć glin z organizmu. Tak jak są naturalne mechanizmy usuwające inne metale, czy rtęć, czy ołów, są takie mechanizmy. One się gdzieś tam na początku, jeżeli nie dają rady, to mamy zatrucie, ale one są, istnieją. Natomiast glin jest tak jak gdyby niewidzialny i tylko krzem potrafi go wyciągnąć, bo łączy się z nim w takie nieodwracalne wiązanie, w taki glinokrzemian i usuwa go i z przewodu pokarmowego i potrafi barierę krew-mózg przekroczyć i z mózgu go również usunąć. No i natura, tak jak powiedziałam na początku, wymyśliła, że ponieważ krzem jest ogólnie tak bardzo dostępny, jest drugim co do ilości pierwiastkiem na kuli ziemskiej i nawet ta górna część skorupy ziemskiej nazywana jest na jego cześć Sial, to człowiek powinien go używać codziennie. Kiedyś rzeczywiście tak było. Woda w studniach wyłożonych krzemianami, świeże rośliny, w łodygach roślin jest bardzo dużo krzemu, bo one potrzebują go do życia. Więc kiedyś ta dostępność była ogromna. Dzisiaj mamy tak, od lat 60., mówię o samej Polsce, od lat 60. mamy wapnowane i w jakiś sposób inne zabiegi agrarne są stosowane, sprawiają, że krzem w glebie już przestaje być dostępny, już dla rośliny, która rośnie, bo on jest łapany w tamtej takie związki nierozpuszczalne i koniec. I roślina go nie może wydostać. Ale jak już go wydostanie, to potem tą roślinę przetwarzamy, przechowujemy, gotujemy, mrozimy. To wszystko nam niweluje poziom krzemu. No i ostatecznie człowiek dostaje jakieś pożywienie, bardzo się postarał, kupił pietruszkę, kupił burak, kupił sobie coś, co mu się wydawało, że będzie dobrym źródłem krzemu, ale jeżeli mamy niedokwaśny żołądek, jeżeli mamy dysbiozę, ten krzem nie będzie dla nas biodostępny, więc go tak naprawdę w struktury nasze nie wciągniemy. Oraz jeżeli zjemy zbyt dużo produktów wapniowych, a u nas od dziecka właściwie jogurciki, serki, to jest dieta dziecka. Jeżeli mamy zbyt dużą podaż wapnia, wtedy znowuż krzem nie jest pobierany, jak gdyby nie jest wciągany do organizmu. Stąd dzieciaki mają skoliozę, bo krzem zadbałby o to, jeżeli mamy gdzieś jakieś złamanie, duża ilość krzemu oznacza, że on tutaj później w to miejsce wpuści dużo wapnia i ta kość się zrośnie. Jeżeli tego nie będzie, no to taki proces nie zajdzie. Tak. Drodzy Państwo, no, nie ulega wątpliwości, że wszyscy, którzy będą chcieli o krzemie w swoim organizmie pomyśleć i pomówić, to zwracam się do Kasi, bo nie mamy już dzisiaj za dużo czasu, żeby ten temat rozwijać, ale on jest fascynujący, ale oczywiście nie odbieram Ci głosu. Ja Ci przerwę jeszcze raz, bo ja nie myślę o tylko krzemie takim suplementacyjnym, bo przecież są kamertony krzemowe 448 Hz i jeżeli 5 do 10 minut tam co trzeci dzień sobie taką terapię krzemową zrobimy, to będzie bardzo, bardzo ciekawy sposób na to, żeby uczynić krzem, który potem spożyjemy, bardziej biodostępnym, bo ten efekt samoregulujący fali akustycznej będzie jeszcze przez długi czas w organizmie obecny. Także ta wibracja jest doskonałą metodą, która może poprzeć te biochemiczne suplementowanie krzemu. W każdej z naszych sekwencji tego dnia wibracje wracają i pojawiają się. I w związku z tym jeszcze
chciałbym zapytać bardzo dla mnie emocjonalny temat. Klaudię, ja mam 4 koty, wiesz, 3 są półślepe, 1 nie ma nogi, no wiadomo, brałem te najbiedniejsze. I to dobrze czy źle, że je mam, jak myślisz? No załóżmy, że o nie dbam, tak? Ale chodzi mi, wiesz, my ludzie i nasze zwierzęta, czy w domu, czy w zagrodzie, czy w lesie, jak sądzisz, bo mnie się wydaje, że one bardzo pozytywnie na mnie działają. Czy ja się mylę, czy potwierdzisz, że może mam rację? Drodzy Państwo, pierwsza zasada, macie zwierzęta bądź małe dzieci, macie robaki. Zawsze to jest współistniejące. Natomiast zwierzęta, słuchajcie, zawsze będą pozytywnie wpływać na nasz organizm. Wiecie, nawet są badania i to takie poważne badania naukowe, które wskazują, że koty mogą wpływać pozytywnie na reumatyzm pacjenta czy właściciela. I ja osobiście jestem taką dość osobą może i chaotyczną i nerwową, ale zauważyłam, że kiedy zakupiliśmy mojego małego szpica miniaturowego, który nie jest mały, miał mieć 3 kg, ma obecnie 7, to mimo że atmosfera w domu jest taka sama, to jednak czuję po prostu jakiś taki większy luz i większy spokój. Kiedy przychodzę do drzwi, ktoś na mnie czeka i zawsze jest zadowolony. Nieważne jaki mam humor, zawsze mnie serdecznie wita. Ja myślę, że koty są specyficzne dla mnie osobiście, bo to są tacy myśliciele i może żyją trochę własnymi torami, inaczej troszkę niż psy, czy tam inne zwierzęta. Natomiast z pewnością każde ciało jest energią. I ciało zwierząt jest też wyjątkową energią. Może to brzmi dość abstrakcyjnie, ale mam taką znajomą, która spokojnie, przepraszam, że tak może bezpośrednio, ale nazywam ją wampirem energetycznym. Wyobraźcie sobie, że mój pies do niej nigdy nie podszedł. Po prostu unika jej totalnie. I też zwierzęta o wiele bardziej mają rozwinięty taki zmysł właśnie odczuwania energii. I zauważcie, że nie musicie w żaden sposób nic do waszego zwierzęcia powiedzieć, a to zwierzę wie, czy wy jesteście smutni, czy jesteście weseli, czy macie dobry humor, czy nie. Najbardziej śmieszne było dla mnie to, gdy mój pies miał jakieś 4 miesiące i kiedyś z jakiegoś względu zaczęłam płakać, zupełnie w innym pomieszczeniu, na zupełnie innym piętrze. Możecie Państwo nie wierzyć, ale najśmieszniejsze było to, że ten pies przyszedł do mnie i zaczął lizać mnie po rękach. I chciał, żebym go głaskała i to głaskanie zwierząt też rozładowuje w jakiś sposób. No właśnie, a ludzie się boją zarazków, tak? Boją się zwierząt, że one roznoszą choroby. No ja to osobiście jest taki mit, jestem prawda? Zwolennikiem takiej teorii, że mądrzy ludzie żyją w brudzie, jakkolwiek to brzmi. Słuchajcie, ja byłam wychowana w miejscu, gdzie kury chodziły po prostu, robiły sobie niespodzianki, na brudnym dywanie, bez odkażania rąk, bez środków dezynfekcyjnych, bez smoczków wyparzanych 50 razy dziennie. I ogólnie powiem tak, że zwierzęta, podsumując, są zawsze dla nas pozytywne, zawsze będą wprowadzać jakiś taki ogólny spokój i dobrą energię w domu. Ja też kiedyś w dzieciństwie miałam takie podejście, że zwierzęta, czy to piesek, czy kotek, to są bakterie i pasożyty, ale osobiście uważam, że one wprowadzają o wiele więcej pozytywnych energii, pozytywnych bodźców niż same te robaki i bakterie. Ale powiem Wam, że najśmieszniejsze jest to, że tak jak już powiedziałam, wy nie musicie nic waszym zwierzętom powiedzieć, a one czują to, co wy właśnie czujecie i o czym myślicie. I to jest ciekawe, że pies, który ma 4 miesiące, niczego nie rozumie, ja nic do niego nie mówię, a on przychodzi i próbuje mnie przytulić. I próbuje mnie po prostu jakoś pocieszyć. Ale zobaczcie, tutaj jest pies, który jest prawie mojej wysokości, a obok pies, który jest maleńki. I zauważcie, że sytuacja wygląda w ten sposób, że na ulicy, na której mieszkam, wszyscy właśnie obawiają się tego dużego. Jedyny, kto się nie obawia, to właśnie mój sąsiad, który ma zespół Downa. I najlepsze jest to, że samo podejście do zwierzaka, jakie wy macie, też przechodzi na to, jak ten zwierzak reaguje na was. I wyobraźcie sobie, że jeśli ten piesek duży jest na ulicy, nikt nie wychodzi. A jedynie kto wychodzi, ten chłopak, który ma podejście, nie boję się, on jest dobry, on jest miły, on jest kochany. A jeśli my też reagujemy taką emocją jak strach, to ten strach też ma wielkie oczy. Nie tylko wielkie jak ten pies, ale ma wielkie oczy. Czy ja mogłabym prosić o zdjęcie dalej? Zaraz Wam coś śmiesznego pokażę i pozytywnego. Ale tak jak mówiłam, zwierzęta zawsze będą wprowadzać pozytywną energię, tak uważam.
I teraz zobaczcie, tutaj akurat byłam na jednej takiej lokalnej, regionalnej imprezie. To, co ten pan dotyka, to jest może niezbyt widoczne, ale jest to całe opakowanie słodyczy, gdzie nie widać w ogóle słodyczy, a są same pszczoły. I teraz zauważcie, opowiadał ten pan mi sytuację, że przechodziła pani, która była ogromnie wystraszona, machała rękami, pszczoła, uwaga, uwaga i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że mimo, że ona przechodziła, przez jakieś 15 sekund obok tego stoiska została ugryziona przez dwie pszczoły. A ten pan spędzał z tymi pszczołami 12 godzin, głaskał je, mówił do nich, dobrze im życzył, nie przeszkadzał im, nie bał się, nie miał tej energii strachu w sobie i żadna z pszczół go nie zaatakowała. Zobaczcie, pomyślcie sobie, że ja nagrywając to zdjęcie byłam dokładnie w takim samym roju pszczół, ale miałam przede wszystkim podejście takie. Te pszczoły są dobre, zapylają rośliny, dzięki temu mam owoce, które kocham, mam warzywa. One mi nic nie zrobią, ja im nie przeszkadzam. Mam tylko i wyłącznie pozytywne myśli, że one mi nie zaszkodzą i nie przeszkadzają. I życzę im jak najlepiej, a w momencie, gdybym po prostu wymachiwała rękami i po prostu krzyczała i nadmiernie się lękała tego zjawiska, to pierwsze, co by mnie spotkało, to właśnie ugryzienie. Przepraszam, potwierdzam. Siedziałem z panem, który machał rękami przed pszczołą, która przed chwilą była tutaj u mnie na koszulce, było lato. I mówię, nie machaj, bo cię ugryzie. No zostaw, no nie ruszaj się, po co? Ona sobie nie machał, no i ugryzła. A przed chwilą chodziła mi po wszystkim. To jest, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale związane też to, co powiedziałeś, jest z jakąś jeszcze inną, moją absolutnie ważną intuicją i nadzieją i taką witalną stroną życia. Powiedziałeś, że ten duży pies, który budzi grozę, no bo jest na całej duży, ulicy budzi grozę, tylko nie budził jest grozy u człowieka, którego my klasyfikujemy jako chorego, tak? No to jest oczywiste, no jest pewien zespół, który jest, ale proszę popatrzeć, że ta choroba, która go dotknęła, tak? Ona go też uzdalnia do czegoś, czego my, niedotknięci tą chorobą, czasami nie jesteśmy zdolni. Jak potrzebni nam są ludzie inni niż my. Ja sobie tak kiedyś pomyślałem, że gdyby nie chorzy, to ja bym był człowiekiem rzeczywiście bardzo zamkniętym sobie i skierowanym tylko na swoje potrzeby. Ale oni mi pokazują świat, którego ja nie znam dopóki się nie stanę podobny do nich, a prędzej czy później może mnie to spotkać. I proszę popatrzeć, kto się znakomicie porusza w świecie zwierząt. Ktoś, o kim możemy pomyśleć, no on taki jest, no bo on tego nie jest świadom. Ja jestem zdania innego. On ma tą intuicję niestępioną, przez to, co nas przeraża, przez tę narośl wszystkich uprzedzeń, bo jesteśmy zbyt racjonalni. Jesteśmy bardzo racjonalni i bardzo uprzedzeni do wielu sytuacji. Tak. I teraz prosiłabym jeszcze jedno zdjęcie dalej. Mam nadzieję, że to jest to, o które mi chodzi. Tylko ostatni wam moment, że tak powiem, zdradzę. Czytam nasze zdjęcie, kolejne będzie dalej. No dobrze, ale opowiem wam sytuację, że tak powiem, z ostatniej chwili. Ostatnio wybrałam się oczywiście w Japonkach do lasu, no bo jak inaczej. Tak wyglądała między innymi sprzedaż tych słodyczy. Po prostu większość było pszczół niż samych słodyczy i wyobraźcie sobie, że część ludzi kupowała jak najbardziej. I nieważne było to, że pół woreczka było pszczół, pół woreczka było cukierków, ale to w ogóle nie było istotne. Natomiast słuchajcie, wybrałam się w Japonkach do lasu, bo ogólnie też mieszkam w lesie. Staram się być jak najbliżej natury, jak najbliżej zwierząt i wcale dzik, który uwielbia mój kompostownik i jeleń, który drapie moje drzwi mi nie przeszkadza, ja po prostu je kocham i nawet nie chcę specjalnie ogrodzenia zrobić, by one do mnie przychodziły i żebym mogła się nimi cieszyć, ale wyobraźcie sobie, no poszłam do lasu w tych Japonkach, więc oczywiście na moje szczęście zbierałam zioła i wdepnęłam właśnie w gniazdo os, ale tych os takich właśnie ziemnych i wyobraźcie sobie, pierwsze co pomyślałam, że boli mnie noga, a drugie, bądź spokojna, nie ruszaj się, one nic ci nie zrobią. Miałam jedynie 9 ugryzień, ale wyobraźcie sobie, mój pies, jak zobaczył tą chmarę, która wyleciała, zaczął gonić, szczekać i pomyślcie sobie, miał więcej ugryzień niż ja. Oczywiście wiadomo, że wkładając nogę i niszcząc gniazdo os, wiadomo, że byłam narażona. Natomiast moje podejście przede wszystkim było takie, zachowaj spokój, zamknij buzię, żeby nic nie wpadło do ust, i spokojnie, powoli oddal się. I gdybym nie zrobiła tego, to obstawiam, że miałabym ugryzień 150, a nie 9 czy 8, prawda?
No przede tak. wszystkim ten spokój i te zwierzęta, słuchajcie, zwierzęta często mają bardziej wykształcony ten zmysł odbierania emocji niż my, którzy jesteśmy tak w tym szalonym świecie trochę stłamszeni. I my często, zobaczcie, dzisiaj niestety, może to jest zły przykład, ale też może dobry, że my dzisiaj żyjemy w rodzinach, gdzie jesteśmy wszyscy razem, ale żyjemy osobno. Mamy zablokowaną właśnie tak. tą możliwość odczuwania emocji, a to właśnie zwierzaki odczuwają te emocje jeszcze lepiej niż my, tak, niejednokrotnie. Bywamy zbyt racjonalni. Tak. Bywamy zbyt racjonalni, za mało improwizujemy, za mało może też jest takiej w nas nie tylko improwizacji, ale takiej w dobrym słowa tego znaczeniu nonszalancji, czyli jakiegoś dystansu do tego, co nas gniecie, co nas przytłacza z powodu tego, że ktoś nam powiedział, że tak trzeba, a tak nie wolno. Mówię o tym również dlatego, że chciałbym jeszcze oddać głos pani Ewie Łukaszek-Gwóźdź, ponieważ pani doktor ma taką intuicję, w której wiąże w organizmie chorego człowieka różne wątki. Czyli patrzy na chorobę, tak jak się domyślam i znam z opisów i z wszystkiego, co się pojawia, kiedy pojawia się zachęta, żeby skorzystać z usług pani doktor, że nie zamyka się na jednym wątku, tylko szerokie spojrzenie na chorego, który oczywiście może mieć chorą czustkę i mogą go boleć nerki, może go boleć głowa. I to wszystko może być tak skomplikowane, że właściwie trzeba byłoby się odwołać do może i 5 lekarzy, tak? Ale może czasami nie trzeba do 5. Jak pani spojrzy na tą sytuację? Może powiem tak samolubnie, wystarczy może do mnie. No właśnie, właśnie, brawo, brawo. Słuchajcie, całe ten takie holistyczne spojrzenie na pacjenta, bo to właściwie o to chodzi, żeby traktować ciało i duszę nasze jako całość jednak, że to nie jesteśmy fragmentami dla kardiologa, pulmonologa, dermatologa i tak dalej, tylko jesteśmy całością. Wszystko to zaczęło się, kiedy prawie 20 parę lat temu spotkałam się z żywieniem optymalnym i tutaj chcę powiedzieć o tej emocji. Odwaga, żeby to zrobić, jeżeli ktoś słyszał o żywieniu optymalnym i doktorze Kwaśniewski to wie, o czym mówię, bo to jest żywienie, które jest absolutnie oczywiście w Polsce zakazane i wręcz, chociaż teraz dieta keto jakoś wchodzi w modę i nikt się temu nie przeciwstawia. I od tego się wszystko zaczęło, że zauważyłam i na sobie, na członkach najbliższej rodziny, potem na pacjentach, że to działa, że wiele chorób można usunąć, zniwelować, zmieniając odżywienie, ale do tego trzeba, tak jak tu mówiono, emocji, odwagi przede wszystkim, żeby to zrobić, żeby w tym wytrwać, żeby stosować to, co wszyscy mówią, to nie jest standardem, tak nie wolno, zobaczysz, że będziesz chora na nadciśnienie cukrzycy, Alzheimera i tak dalej, no bo jak można w ogóle jeść tłuszcz? Tak, a potem ta wiedza, że tak powiem, się rozwija, bo człowiek wchodzi gdzieś tam w głębie, właśnie w wodę, w minerały i tak dalej i zaczyna teraz właśnie te pasożyty. Tak, a propos jeszcze tego krzemu, chciałam powiedzieć, że to wielką część tego krzemu wyjadają nam pasożyty. Nie dość, że my go mało mamy w diecie, w naturalnych substancjach, to one po prostu się tym żywią, wyjadając z nas, po prostu zabierają nam tą energię, bo dlatego, że krzem jest tym pierwiastkiem, który potrafi zmienić jedną energię w drugą. My, tak jak powiedziałam, to nie tylko ciało, ale też energia i te przemiany energetyczne w nas albo coś zaczynają, albo w nas kończą. Także tutaj jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. I tak jak mówię, no, połączenie różnych dolegliwości związane jest z zaburzeniami pewnych reakcji chemicznych w naszym organizmie. No tylko trzeba wiedzieć, co trzeba z tym organizmem zrobić. Dwie takie podstawowe zasady. Przede wszystkim zdetoksykować, usunąć wszystkie toksyny,
do których pasożyty oczywiście też należą, metale ciężkie też należą, odpowiednio nawodnić, no i uzupełnić niezbędne białka i tłuszcze, z których, proszę Państwa, i wodę właśnie, z których jesteśmy zbudowani, a nie cukier, który nam tutaj producenci chętnie podsuwają. I gdzie tylko się da, to ten cukier w różnych postaciach wkładają do naszych środków spożywczych, które można kupić. Uzupełnić minerały, witaminy. Tak. Jesteście zdrowi. Tak, i drodzy Państwo, już teraz wiecie, że jak będziecie mieli pytania szczegółowe, no to wiadomo, dokąd się udać i do kogo zwrócić. A propos nawadniania, nie mogę odmówić sobie takiego najprostszego, wręcz takiego dosłownego pytania, które kieruję do pana Zdzisława Oszczędy. Jaka zdrowa woda jest najzdrowsza? To znaczy teraz chcielibyśmy ją pić, chcielibyśmy ją znaleźć. Poproszę o slajd map umieralności Polaków. Proszę Państwa, definicja, jaką wodę pić, zależna jest od tego, w jakim otoczeniu żyjecie. Bo Górny Śląsk generalnie ma wody miękkie, gdyż bierze wody zalewu Czołkowickiego i Wisły. Proszę, to jest mapa umieralności Polaków, Państwowy Zakład Higieny. Dolny Śląsk, Opolskie, Podkarpackie, Małopolskie, Lubelskie, Łódzkie, umiera na Miażdżyce. Bo w tych rejonach wody są twarde. Za chwilę pokażę mapę. A Górny Śląsk nie umiera na Miażdżyce. Świeci na zielono. Czyli to są karty zgonów. I teraz, gdzie umierają ludzie na zawały serca? Tam, gdzie umierali na Miażdżyce, nie umierają na zawały serca. A tam, gdzie Górny Śląsk umiera na zawały serca, bo woda jest za miękka. Woda to elektrolit. To jest ta moc, którą macie w akumulatorach. Żeby był prąd, musi być elektrolit. I wasze pH krwi jest około 7. Jeżeli wodę macie za miękką, macie zawały. Ten sam problem dotyczył Duńczyków, Szwedów, Norwegów, którzy mają wody polodowcowe i nie mają w nich minerałów. Za mało, źle. Za dużo, źle. Otoczenie was zabija. Poproszę następny slajd. Gdzie mamy cukrzycę? Najwięcej wielkopolskie, zachodniopomorskie. Gdyż jest tam głęboka orka, największe nawożenie na hektar. Rejony biedne nie nawożą, podkarpackie, zielone, w takich, bo ich nie stać, a tam gdzie są duże gospodarki. Więc mamy nawozy, kadm mamy w powietrzu, w wodzie, w wodach gruntowych, czyli w kranach. I taki kit, który się wam wciska. Gdzie ludzie umierają na raka płuc i raka krtanej? W Krakowie, w Katowicach, bo tu jest przemysł, bo dymi, bo śmierdzi. Nieprawda. Umierają zielone płuca Polski, bo tam są puszcze, lasy, alergie. Od wiosny do jesieni uczulani jesteście. Jeżeli ktoś tam mieszka cały czas, to rak krtanej to jest właśnie alergia. Dwutlenek węgla, proszę Państwa. Dwutlenek węgla, dzięki dwutlenkowi węgla żyją rośliny. W Bawarii, gdzie wprowadzono zakaz, ten Mercedes, BMW, wszystkie koncerny, gdzie jest czyste powietrze, gdzie prawo nie można nic śmierdzącego uprawiać, lasy tysiąca hektarów wycięto. Żeby las żył, musi mieć dwutlenek węgla. Więc bilans między dwutlenkiem węgla a zalesieniem jest oczywisty. Lasy wytwarzają tlen, pobierając dwutlenek. Więc włączcie myślenie i zastanówcie się, co wam wciska. I wracając do tematu wody. Musicie zdefiniować, jaką wodę macie w kranie. Najprościej byłoby wziąć butelkę wody, zanieść do tych laboratoriów, które mierzą wodę, czyli albo sanepid, albo wodociągi i poprosić o zmierzenie tej wody. Chodzi o stopień mineralizacji. Kiedyś polskie normy mówiły, że woda spożywca dla ludzi nie więcej niż 200 mg na litr. Teraz mówi się 600 i może być więcej. 600 mg na litr, suma składników, to jest woda mineralna. Pijecie wodę mineralną, kąpiecie się w wodzie mineralnej, idziecie do sklepu i co kupujecie? Czyli lejecie benzynę do ognia. To jest zaproszenie do miażdżycy, to jest zaproszenie do cukrzycy, bo to są zamknięte naczynia włosowate. Żyły się na końcu zamykają. To jest miażdżyca. A zamyka się naczynie włosowate, nieodżywiane naczynie włosowate powoduje, że macie zmiany na stopach cukrzycowe, zmiany różne chorobowe. Więc jak mnie ktoś pyta, jaką wodę, mówię, nie wiem.
Ale na półkach w sklepie najmniej mineralizowana w tej chwili jest żywiec Zdrój Mama i Ja. I tam jest około niecałe 300 mg na litr. I pamiętajcie, że wody się zmieniają. Opada wody, poziom wody, więc do tej wody sypuje się to, co w górotworze było. Więc wody cały czas mają inne składy. Nie ma cały czas składu, że 10 lat ten sam skład wody jest. Kupujcie wody jak najmniej mineralizowane. Mimo, że Górny Śląsk ma wody miękkie, to i tak mineralizacja najbardziej następuje z żywności, z jedzenia, nie z wody. Woda ma być tym przenośnikiem, który wchodzi do komórki, nawadnia, jest prowadnikiem, wypłukuje, zabiera toksyny i wychodzi z wody. Nasze badania na nowotworach w Lublinie i Białymstoku na Karku Medycznej pokazały, że komórki się rozpadają dlatego, że nie mają mechanizmu zwrotnego. Woda nasza, czyli kropla wody rozbita na miliard kropelek, wchodzi do komórki, a komórka nowotworowa nie ma właściwości zwrotu. Ona tylko bierze. Więc pękają, w naturalny sposób pękają błony komórkowe lub komórki. A zdrowa komórka z naszą wodą dostaje bardzo dużo tlenu, bo przełożenie tej wody zwykłej na naszą powoduje, że się tlen tryplotowy, który jest zawsze w wodzie, w mniejszej lub większej ilości, rozkłada na ten singletowy. To jest tlen utleniający, łagodnie utleniający. Więc czyszczą się błony, czyszczy się metabolizm. I jedno jeszcze bardzo ważne, to prawda, działka Andrzeja, ale my mamy takie czasami, jak przyjedzie do Niżwina lawendowy bazar, to naukowe debacje, gdzie się boksujemy. Ja mówię, patrz, brakuje witamin, brakuje tego, ty mówisz dieta keto. A podstawą naszego bytu jest grupa krwi, która decyduje o tym, co lubicie, bo grupa krwi to wasze pochodzenie. Grupa krwi zero to jest grupa, która świetnie metabolizuje mięso. Grupa krwi A wykształciła się później, kiedy zaczęli ludzie siać i orać. Grupa krwi B to najgęstsza grupa krwi na Ziemi. Pochodzi z Afryki. Tam, gdzie jest gorąco, gdzie jest słońce, India, Pakistan, Afryka. Grupa krwi B w naszym klimacie to panie mają pajączki na nogach, gęstą krew i Polakard, Akard i wszystko inni lekarze zalecają. I zwrócić wtedy uwagę, skąd pochodzę. I jest taka książka doktora Damo, jedz albo żyj zgodnie z grupą krwi. Zainteresujcie się tym państwo. To jest podstawa, bo jeżeli będziecie dobrze jedli, to wasza jelita będą dobrze pracowały. Bo jak ktoś mówi, że brakuje wam witamin od A do Z, to nie ma, to nie sztuką uzupełnić te witaminy. Organizm sam je powinien wytworzyć. Więc podstawą zdrowia są jelita i zbilansowana dieta. Jak będziecie jedli to, co wam nie służy, to nieszczelne jelita, to różne wrzody, różne substancje, to pani doktor będzie więcej o tym wiedziała i wam powie. Ja tylko zwracam uwagę, że ja się mogę bardzo spocić, wyczyszczę was organizm, ja jestem hydraulikiem waszego organizmu, czyszczę naczynia krwionośne, czyszczę żyły, czyszczę naczynia, przywracam wam równowagę. A co wy dalej z tym zrobicie? Nie wiem. Więc pomyślcie państwo o tym, żeby ta wasza metoda była na zdrowia była przemyślana. Jako podkreślenie tematu podam przykład. W Stanach Zjednoczonych lek na tą samą chorobę kardiologiczną inaczej robi się dla białego, inaczej dla murzyna. Bo ma inne enzymy trawienne, inne mechanizmy, które decydują. Jak pójdziemy na wódeczkę z Indiańcem, to on się po jednym kieliszku wypije, uwali i przewróci, bo nie zmetabolizuje alkoholu. A my mamy te właściwości jako rasa biała, że metabolizujemy. Z tym, że grupa krwi zero może wódeczkę, grupa krwi A na przykład czerwone wino, a grupa C. Każdy musi znaleźć własną ścieżkę. Wielkie dzięki. Drodzy Państwo, aż trudno uwierzyć, że półtorej godziny minęło. Ten czas przewidziany nam. Na szczęście nasi goście nie uciekają. Natychmiast można ich spróbować zatrzymać i dopytać. Ale zanim się z Państwem pożegnam, muszę jeszcze Andrzeja zapytać o taką mianowicie rzecz. Andrzeju drogi, a to w jednym zdaniu, wiesz, bo to już pół to jest. Niedługo koncert też zapraszam na 19, bo to będą te rzeczywiście właściwie istotne wibracje, 432 Hz i piękna muzyka, ale to tak tylko mówię, żeby przypomnieć. Andrzej, jeżeli mamy teraz wyrazić jakąś swoją emocję, która nas pozytywnie nastroi, to którą i jak? Nie mówię, że teraz, ale w ogóle. Którą i jak powinniśmy nie krępować się, ale wyrazić i wtedy będzie dobrze.
To trudne pytanie. Natomiast jakby nie ma dobrych i złych tych emocji, tak? Są, tak jak mówiłem, natomiast każdy z nas nie ma też tak ludzi, że żyjemy miłością, żyjemy radością i żyjemy tylko miłością i radością. Jakby to jest niemożliwe. Każdy z nas przeżywa lepsze i trudniejsze, czy takie łatwiejsze i trudniejsze dni. Ja akurat dzisiaj przeżyłem taki bardzo trudny, ale to jest normalne. Natomiast radość chyba jest taką najpiękniejszą emocją, którą ja próbuję wdrażać w moje życie. Radość jest jeszcze nad miłością według Hawkinsa i tych poziomów świadomości, które mówiłem. Więc radość, cieszmy się, kochani. No właśnie, drodzy Państwo, no wszystko to, co zostało tu powiedziane, tak naprawdę sprowadza się do tego, że nie mamy powodów do tego, by nie być radosnymi. Nawet jak nam coś dolega, nawet jak mamy coś do poprawy, nawet jak myliliśmy się do tej pory, nawet jak się okazało, że teraz trzeba się zmierzyć z czymś trudnym. To wszystko są powody do radości, a przekonywali nas o tym Ewa Łukaszek-Gwóźdź, Katarzyna Jarosz, Klaudia Cwajna, Andrzej Kawka i oczywiście Zdzisław Oszczęda. Dziękuję bardzo. Oddaję głos demiurgowi spotkania. Teraz tak jak Jacek powiedział, ale Jacek fajny, nie? To takie do was nawet nowe odkrycie, bo tych, którzy się już znali, nie? Andrzeja Kawki chciałem nawet dać to zdjęcie, jak on z tą pupą w wodzie stoi, ale powiedział, nie rób mi tego. Ja mówię, ale zobacz, miał 1200 polubień, same kobiety. No, znowu ludzi zainteresujemy, ale mówi, nie rób mi tego. Witajcie kochani, nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.